myśleć o federacji mam, a nie o sobie? Wiesz, gdzie wiem, że jakby federacja miała wybór, to od razu by mnie odpaliła. Tazji jest teraz w tym roku w ogóle jest niepokonany, pas króla. Więc zabrałbym mu wszystko to, co zrobił przez ten czas. Chciałem, żeby lepiej mi płacili. Na tamten moment wiedziałem, że to, co będę robił, będzie elektryzujące i polaryzować moją postać. Okazja minęła. Druga, trzecia. Stary Bóg mi pod nos normalnie, chciałem powiedzieć talerz. Talerz propozycji. Bo wiadomo, jak to działa. Czym większe patole były, tym ci lepiej patrzyli, bo ci więcej emocji wzbudzałeś i lepsze stawki. My jesteście znani ze zmieniania się z partnerem, więc z chłopakami się idealnie by to się wpasowało w konwencję. Panie i panowie, witamy was na kanale Sixpack TV. Ja nazywam się Marcin Polisz, Zombie Wrzosek, a ze mną dawno niewidziany Paweł Tyburski. Witam. Znany jako Tybori. Paweł, dawno cię nie widzieliśmy. Przychodzisz do nas w roboczej odzieży. Możesz zdradzić więcej kulisy. W innym przypadku bym nie przyszedł, bo mi się nie wyrobił. Jakieś kulisy właśnie tego stroju. Wiadomo, że prowadzisz charytatywne przedsięwzięcia. Czy to bliźniaki jest... budują. Bliźniaki budują. Czym się teraz zajmujecie ze swoim bratem? Aktualnie kończymy dwa projekty. W jednym mieszkanie dwupokojowe dziewczyny samotnej z Elbląga, z domu dziecka. Na koniec roku już to mieszkanie oddajemy. W poniedziałek oddajemy mieszkanie w Krakowie. Mamy taki też duży rozstrzał właśnie po całej Polsce. Trochę to nas właśnie zajechało w tym roku, bo my tych mieszkań chyba z 7 już wyremontowaliśmy. I to są generalne remonty, czyli wiesz, często było tak, że opłytowaliśmy w ogóle te mieszkania, bo się nie nadawały do przymalowania, nie? Więc trzeba było generalne remonty za każdym razem praktycznie robić. No i też mamy w trakcie budowę taką większą, bo jeden dom pod Poznaniem na Mchach, 140-metrowy, skończyliśmy tak naprawdę, ale dopiero na wiosnę go oddajemy, bo chcemy ładnie właśnie płot zrobić, już Europod też się zadeklarował, zrobi nam płot. Pozdrawiam Marka i jego całą firmę. Trawkę ładną, chcę to fajnie, wiesz, oddać, żeby to... Bo to była taka nasza kapereka, od tego się w sumie tak zaczęło to na grubo bardziej, nie? Przedtem budowaliśmy jakieś tam domy, czy w Afryce, zbudowaliśmy z Piotkiem, jakieś takie akcje robiliśmy. W Afryce? Byliście w domu? W Afryce i 3 domy wybudowałem, kurczę, drewniane tam. Ja pojechałem tam stary z Piotkiem, co było moją dziewczyną. I wtedy w ogóle pierwszy raz się dowiedziałem, że na charytatywne akcje jeżdżą sławni ludzie, za które mają płacone. Ja zawsze nigdy nie wiedziałem o tym, że zaprasza się gości specjalnych gwiazdy i jeszcze się im płaci za to, nie? Ale gwiazdy z Polski między innymi, mógłbyś powiedzieć, mógłbyś zroastować tutaj te osoby, no bo jakby jeżeli wchodzisz w jakąś akcję charytatywną, to chyba jakby już z samego nazwy, tak, no to charytatywnie zrzekasz się jakby wynagrodzenia. Wiesz o tym, że... To jest dobry moment, żeby ich wrzucić pod autobus, tak zwany. Niektórzy to już zostali skasowani. Tak, sami się skasowali. No nie chcę tam wchodzić w szczegóły, ale 80% za to gdzieś tam bierze pieniądze. No i była sytuacja, że pierwszy raz się o tym w ogóle dowiedziałem, ale mówię, nie jest stary, bo to było przez Michała takiego, który miał znajomą w Afryce, która tam budowała taki ośrodek dla niepełnosprawnych dzieci w Afryce. Czyli to już taka najgorsze z najgorszych rzeczy, które może spotkać cię, czyli urodzić się w Afryce, bieda i jeszcze być niepełnosprawny, stary. I ta siostra Alicja tam pomagała tym dzieciom i było tak, że ja to zobaczyłem, bo promowali to właśnie influencerzy z Polski. I mówię, Michał, a z Michałem się znałem, z piłki właśnie. I mówię, byśmy chcieli pojechać na właśnie jakieś takie domki im postawić, bo to takie drewniane dla nich są, wiesz, spoko domki do zrobienia. Mówię, a zawsze chciałem z Piotrkiem mieć taki domek na drzewie. Mówię, dawaj, spełnimy swoje takie marzenie, może nie dla siebie, ale dla kogoś. No i wziąłem od moich przyjaciół trochę pieniędzy, dwa domki za ich pieniądze, jeden zrobiliśmy z Piotrkiem za swoje. Pojechaliśmy, kupiliśmy bilety, siostra nas tam ugościła i zbudowaliśmy. I tak się w ogóle zaczęło to, nie? Później odezwał się do nas kolega z domu dziecka, który jak my wychodziliśmy z domu dziecka, to on tak naprawdę dorastał. Jak wyszedł z tego domu dziecka, po parę lat dostał mieszkanie, no to wiesz, wiedział, że nam gdzieś tam się udało i się odezwał do nas po pomoc, czy byśmy mogli mu pomóc wyremontować to mieszkanie, bo jak dostajesz mieszkanie z domu dziecka, jak wychodzisz z miasta po kilku latach, to zazwyczaj są to stany opłakane. Nie zawsze, ale zazwyczaj. I jeszcze masz do tego czas na wyremontowanie tego mieszkania. Jeżeli nie uda ci się w danym okresie wyremontować tego mieszkania, mordo, oni ci zabierają. A umówmy się, te dzieci nie stać na remont mieszkania, jeszcze jak nie wiem, czy mnie obserwowałeś niektóre tam projekty, to ściany są normalnie zerwane, tam nie ma nic, tam jest to po 100 tysięcy to jest tak minimum na remont każdego mieszkania, takiego dwupokojowego. No i tak się zaczęło, jedno, drugie, trzecie mieszkanie, czwarte, dom zaczęliśmy budować we Mchach.
No i dzisiaj mamy za sobą chyba 7 projektów właśnie mieszkań wyremontowanych, duży dom pod Poznaniem i teraz w Otwocku jeszcze budujemy dom, odbudowujemy dom od zera, no bo został zburzony, spalił się. Też kobiecie właśnie, samotnej matce bliźniaków, stary. I w sensie się okazuje, że w Poznaniu też zbudowaliśmy dom dla samotnej matki bliźniaków. Kurczę, no taka akcja. I dlatego i bliźniaki budują. Dobro zaznacza pełne koło. No i jest jakaś taka, wiesz, no i tak się, stary, to zaczęło i dzisiaj, i wiesz, to wszystko tak naprawdę, ja to zawsze będę podkreślał, bo bolało mnie kiedyś, jak wiesz, Boxdel i gdzieś tam Wardęga to jeszcze podbił, że my pojawiamy się tam, stary, na chwilę, że tylko przychodzimy nagrywać. A ja na te wszystkie projekty, które zrobiłem, nigdy zbiórki nie zrobiłem, mordo. To jest ogromna ilość pieniędzy, czasu poświęconego na, jak bliscy nas nasi widzą, jak my pracujemy, ile pracujemy, widzisz, że ja nawet, stary, normalnie powinienem ci odmówić tego, bo beton się przedłużył, wylaliśmy ten beton na strop i, stary, godzinę, dwie opóźnienia. Ja mówię, jak mam przyjechać, to przyjadę tylko tak. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że znalazłeś czas i my, i zarówno widzowie, jak i my, jako ekipa Sixpack TV, bardzo, bardzo... Miło w ogóle was widzieć. Ciebie tak samo, bo właśnie dawno ci nie widzieliśmy, dawno nie walczyłeś. To przejdźmy teraz do tego, no, czymś naszego chleba i z serkiem, czyli... przepraszam, skończysz. A właśnie wtedy, to mnie zabolało wtedy, jak ten Boxdel i tak dalej powiedział takie rzeczy, że gdzieś rzucił w eter, zresztą jak to ma zwyczaj, jakiegoś Farmazona. No i przez chwilę mieliśmy takie wiadomości, że przychodzimy tylko nagrywać. Wiesz, jak to boli, stary, jak poświęcać, tak naprawdę 1,5 roku poświęciłem, bo i to po całej Polsce rozstrzelenie, chłopie, na wachę, ile my wydaliśmy, to już jakby, wiesz, pal 6. No ale szczerze, i tak zawsze czas pokazuje, kto jest kim, co się robi i cieszę się z tego, że właśnie my zbudowaliśmy coś, czego wiele osób w ogóle by nie byłoby w stanie, mając o wiele więcej pieniędzy od nas. I tak jak już słyszałeś poza kamerą, macie zamiar rozkręcić to przez otworzenie zbiórek. I teraz od nowego roku, żebym ja mógł go kontynuować, to, no bo stary, ja budżet mocno swój naciągnąłem. Mhm. Ja trochę też sobie taki założyłem cel, że naprawdę skończę to wszystko, nie? I swoje rzeczy zaniedbywałem na rzecz tej fundacji, no bo poniekąd to jest moje takie dziecko, o które start dbam i chciałbym, żeby to mocno poszło w eter. Będę chciał angażować influencerów do każdego remontu, żeby poczuli też, co my czujemy, pomagając tym ludziom, bo to, co zobaczysz na ekranie, to jest jedno, ale to, co przeżyjesz z tymi ludźmi i jak zobaczysz to wszystko, jak to się zmienia przed, po, ja robię to też z tego, że byłem zawsze gościem, który jak był w domu dziecka, to na 15 metrach kwadratowych co tydzień robiłem remont, bo chciałem coś zmienić. Byłem zawsze taką, wiesz, wizualizowałem sobie to, byłem estetą, lubię to robić. I mam możliwości, dużo firm nam pomaga, stary, bo bez nich bym w ogóle tego nie zrobił. Mordo, podłoga, kuchnie, kible, łóżka, okna nawet, stary, bo my wymieniamy w tych mieszkaniach okna tym dzieciakom. No wszystko, stary, od A do Z. I naprawdę cieszę się, że zbudowaliśmy sobie takie zaufanie i nam pomagają po prostu, wiesz, i bez nich by nie było tego, więc tak raz reasumując... Bardzo fajna inicjatywa, jeżeli w ogóle chciałbyś podziękować firmom jakieś, które was wspierają, bo na końcu możemy zapomnieć, nie, jak przyjdziemy do zadymiarskich tematów, no bo zaraz przyjdziemy właśnie do tych przyjemniejszych. Słuchaj, generalnie nie mogę wymienić, bo jest ich tyle, że nie chciałbym kogoś owinąć. Jasne. Ale za każdym razem staram się reklamować te firmy, zawsze wspominać o nich, a tak naprawdę najważniejszą rzeczą to jest ta relacja między mną a tymi firmami, bo ja często z tymi ludźmi później mam kontakt. My się poznajemy i to budujesz nie tylko mieszkania i domy, ale relacje przede wszystkim i to jest zajebista sprawa. Naprawdę przy tym jest ogromna pozytywna energia, którą na co dzień ja po prostu się doładowuję i żyję tym. Super, ja polecam właśnie śledzić też Pawła i... Bliźniaki budują, nawet nie wiem, może bliźniaki budują. Dokładnie, żeby być na bieżąco z progresem. No ale tak jak mówię, musimy w końcu przejść do naszych... I jeszcze ostatnia rzecz. No mów. Nawet udało nam się zrobić dom dla Powodzian, stary, w parę tygodni i właśnie go wywieźliśmy. Bardzo, bardzo fajnie. Także niech im się teraz powodzi. Super, no. Dokładnie, no. Dobre, bardzo fajnie... Spętowane. Spętowałeś, tak. No tak, już do 300 sztuka. Przechodzimy teraz do Freak Fightów. Ostatnia gala Fame MMA. Ty wyraziłeś, że tak powiem, oglądałeś się na pewno. Widziałeś pojedynek Normana Parka z Mahmudem Muradowem, no bo potencjalnie kilku twoich potencjalnych przyszłych przeciwników mierzyło się, no tak jak tutaj też wykazałeś chyba samą chęć, rzuciłeś wyzwanie Mahmudowi Muradowi. Tak. Muradowowi. Ja właśnie też mam problem z tym. Muradowowi. Nie uważasz, że to byłoby troszeczkę za głęboka woda jeszcze dla ciebie na tą chwilę, że zawodnik, który notabene mierzył się w UFC, był promowany przez samego Floyda Mayweathera, naprawdę gość z bardzo dużym potencjałem. Jak oceniasz jego występ po tym pojedynku? Czy uważasz, że mógłbyś sobie z nim poradzić? Jakby patrzeć na to tak czysto realistycznie, nie? No to spójrz.
skoro ja walczyłem z Normanem, którego posłałem na deski, który nie zdołał zagrozić mi w żaden sposób w dwóch rundach w stójkowych, a wręcz ja wygrałem tak naprawdę tą batalię stójkową i zadecydowała ostatnia runda, którą przeleżał, no bo mówię, nie trenujemy, a powiedziałem sobie, nie będę tego trenował. Jak chcę się napierdalać, nie chcę mi się tarzać, nie chcę mi się to, mogę fajne bitki dawać w stójce i wydaje mi się, że to robię. I Norman wiedział doskonale, że będę dla niego niebezpieczny i od razu z gór powiedzieli, że musi być trzecia runda z MMA. Żałuję, tylko że, bo to już jest historia, no, mogę sobie gdybać, ale żałuję, że nie wziąłem trzech rund w stójce, bo Norman już miał dosyć po drugiej rundzie, ja to widziałem, on zresztą sam o tym mówił. I patrząc na walkę z Muradowem, wydaje mi się, że nawet nie miał lepszej formy ze mną, wręcz wydaje mi się, że miał jeszcze gorszą, bo sam mówił, że jest gruby i tak dalej. Chyba już tak mało co poważnie stara się odcinać kupony. I wydaje mi się, że jeżeli Muradow z nim walczył i w stójce, znaczy, no nie dał się też znokautować, no bo ja akurat znokautowałem tego Normana, no to dlaczego nie mam mieć szans? Ja mam ręce, nogi, jestem wydolnym, wydaje mi się, gościem, szybkim, silnym. Jak jestem w formie, to ja wiem, że jestem w stanie zaskoczyć i wielu śmiało... No i przede wszystkim jeszcze rozmiarami jesteś... I rozmiarami jestem większy. No i właśnie. Wiesz, wielu osób się śmiało i mnie skreślali, wrzucali na pożarcie, a to ja jako jedynego znokautowałem, wiesz. I tak naprawdę wiem, że trzecia runda byłaby moja. Więc uważam, że jeżeli ja wygrałem w stójce z Normanem, to dlaczego nie miałbym mieć jakichkolwiek szans z Muradowem? Ja wiem, że niektórzy sobie myślą, ten się znowu odkleił. No ale przedtem, jak mówiłem, że znokautuję Normana, żebym wygrał, no to też się śmiali ze mnie za każdym razem. Że z Cassio też jak się biłem, to przegram, kurwa, go zmierzyłem. I za każdym razem tak się śmieją. Dlaczego ja wierzę, żebym był w stanie go znokautować. No wierzę w siebie i za każdym razem, jak walczę czy coś, to wizualizuję sobie. I Normana też sobie wizualizowałem, że go skończę. Ale miałem nadzieję, że go uśpię. Bo tak sobie to w głowie układałem. Nie udało się, ale walka była spoko. Zawsze są dynamiczne walki. Ja nigdy nie odstawiam ręki, głowy. Idę i tak by staram się dawać to, co ja bym chciał, sam chciał zobaczyć, oglądając. W ogóle tak, by the way, to wasza walka z Bądkowskim też była fajna. No dziękuję. Była bardzo. Też jedna z fajniejszych walki i rozpoczęła się super, naprawdę. Super, bardzo ci dziękuję za takie miłe słowa. No. Kolejny twój potencjalny przeciwnik to Tazi, tak? Wy z nim już od jakiegoś czasu, że tak powiem, macie konflikt. Pojedynkował się z AJ-em, jak ci się ten pojedynek podobał, bo większość fanów uważa, że ten pojedynek był naprawdę ciekawy. Obaj panowie nie chcieli odpuścić ani na chwilę, ani na nie chcieli zrobić ani kroku w tył. Był to dość ciekawy pojedynek. Czy ty w ogóle nadal jesteś zainteresowany pojedynkiem z Tazim, a jeżeli nie z Tazim, to może z AJ-em? Wiesz co, to już wolałbym walkę nie z AJ-em, a z Pasternakiem, bo na pewno mamy sobie tam jeszcze coś tam do wyjaśnienia. Tym bardziej, że... I zacznę trochę od tyłu. Tym bardziej, że Michał mówi, twierdzi, że wygrał... Rafała zostawmy w spokoju. Rafał na końcu. jak za mało stawki dam. się zajmiemy nim. Nie, od końca, dlatego że jak już jesteśmy przy Michale, to twierdzi, że wygrał ze mną jedną ręką. No, czy to potocznie się tak mówi, ale jak ktoś mówi, że wygrał ze mną jedną ręką, to ja mam wyobrażenie, że ktoś mu związał tą jedną rękę i walczył ze mną jedną rękę. Jakby tam mocno się tym hełbi, wygrał ze mną, okej, ale wyglądał zmasakrowany był po mojej walce z nim, gdzie ja byłem w stanie, jakim byłem. I tak sobie pomyślałem, nigdy bym tego w życiu nie zrobił, stary, bo mam swój honor i też raczej szalony fan dał fajną propozycję, jedną walkę, którą zaraz wam przytoczę i nad którą się też delikatnie zastanowiłem, ale to byłaby ujma poniekąd dla mnie. Tak samo by było ujmą to, żeby zawalczyć z Pasternakiem z jedną ręką, ale sobie pomyślałem, skoro jest odpowiedzialny za to, co mówi, to niech bierze słowa, to niech odpowie za słowa, i zawalczmy w takim razie, jak jest taki pewny tego, że wygrał jedną ze mną ręką, to zawiążmy mu rękę, ja z nim wyjdę. Kochani, to są free fighty, zróbmy free fighty. Nie byłoby ciekawie? Nie byłoby ciekawie? Byłoby, oczywiście. A ty dwoma. A i nie miałbym... Ale K1 wszystko. K1 czy K1. K1, okay. K1 wszystko. Okej. Okay. No ciekawe, zobaczmy, poczekajmy na odpowiedź Michała, na pewno się będzie chciał ustosunkować do twojego wyzwania, które rzuciłeś. I słuchaj, uważam, że i to jest coś, co by
W normalnej rzeczywistości jakby, wiesz, nie było takiego konfliktu, ala nie mówiłby takich rzeczy, to bym nigdy takiego czegoś nie wziął. Ale chciałbym, żeby odpowiedział za coś, jeżeli jest pewny, że wygrał jedną ręką, no to przekonajmy się jeszcze raz o tym. I to jest ta propozycja szalonego, czy...? Nie, szalonego propozycja, wiesz, jaka była? I tak słuchałem, bo ja oglądam jego podcasty, zawsze na noc sobie go włączam. Wszyscy, nikt się nie przyzna, ale żartuję. Tak jak Disco Polo, nie? Taki guilty pleasure, nie? Ja tego skipuję. Nikt nie za wszyscy ja słuchają. Ja skipuję Tańcule, a słucham szalonego. Słuchajcie, no i dali fajną propozycję. 5 rund Mura, z Muradowem i Aspiotkiem na zmianę. O, okay. Też free fight. Okej. I też dobre. W stójce, nie? I jazda ogień. My jesteście znani ze zmieniania się z partnerem, więc z chłopakami się idealnie by to się wpasowało w konwencję. Nie no, generalnie oba te pomysły, i ten z jedną ręką, spoko, i ten, żebyście się zmieniali, są bardzo fajne. A co w ogóle sądzisz o tych pojedynkach dwóch na jednego? Bo były dwa pojedynki na tej poprzedniej gali. Kurde. Dwóch na jednego. Co w ogóle sądzisz o tym? Szczerze? Oglądam to i wam chciałbym spróbować tego. Aha. Chciałbym, żeby... Chciałbyś się zmierzyć na przykład z Good Boysami, czyli z Natanem i z Adrianem Ciosem? Wiesz co... Czy myślisz, że miałbyś szansę z nimi dwoma? Myślę, że miałbym szansę, bo przede wszystkim to ty nie możesz uciekać, tylko sam musisz atakować, bo wiesz, odwrócić tą, wydaje mi się, ale to jest ciężko, stary, no bo nie ma co gadać. Jakim, kto by tam nie stał, no to to byłby problem, bo jakby ci rzuci w nogi... No jasne. Wywrócą cię, oczywiście, no wywrócą. Jeden cię przytrzymuje, na drugi cię może dwa razy swobodnie siły, cię dusi, cię zakładać cię w linie. Więc to jest bardzo ciężka sprawa, ale wiesz, ja do tych chłopów, to jakby oni, wiesz, mi nie robią, nie przeszkadzają, robią to, co robią, niech to robią. Ja nie mam, ja bym musiał mieć jakąś taką trochę złość albo sportową ambicję, a to nie jest sportowy pojedynek. Ja bym musiał ich nie lubić, żeby to... No to jest freak fight w czystej postaci. No, a ja po prostu neutralnie tak traktuję, bo wiem, że to są kreacje i robią to, bo pieniądz się ma zgadzać. Ale z drugiej strony się cieszę, że właśnie ta patola ma być skrócona trochę i jest tego trochę mniej. Bo wiesz co, sam robiłem pewne rzeczy. No właśnie, bo ja też chciałem się zapytać. Przepraszam, ci wejdę słowo, bo nie chcę, żebyś mnie, że tak powiem, wyprzedził. Nie uważasz, że troszeczkę się do tego przyczyniłeś? Bo ta ostatnia twoja akcja na podczas konferencji, no że tak powiem, była troszeczkę takim zapalnikiem, bardzo była szeroko komentowana. I widzisz, ja straciłem bardzo dużo pieniędzy. Bo nie, wiesz, ja nie zwalczyłem 3 dni przed galą, przygotowania, wszystko. To nic mi nie dało, bo wiem, że jestem i lepszym człowiekiem, uważam, i że jestem z lepszym zawodnikiem. I po prostu... Od chłopca to wcale nie jest duży wyczyn. No, w sumie tak. Taką mamy troszeczkę prywatną dygresję. Ale wiesz, co chodzi? Wszystko, co robiłem zazwyczaj, w normalnym, wiesz, jakby nie było tych kamer, nie miałbym presji tego, że dobra, ale tam z tyłu dolary lecą. Jak on cię podkręci, normalnie to pewnie też byś inaczej załatwił, nie szarpałbyś się z nim, nie gadał, nie wymieniałbyś się znajomym. Załatwiłbym to po swojemu w normalnym życiu i po cichu. A tu masz kamery, wiesz, że i masz presję dodatkową, a z drugiej strony powiem brzydko, motywację, stary. Bo wiadomo, jak to działa. Czym większe kurwa patole były, tym ci lepiej patrzyli, bo ci więcej emocji wzbudzałeś i lepsze stawki. I w momencie, w którym ja jestem dzisiaj, bardzo w ogóle dziękuję właśnie Fame'owi i tym federacjom, którym walczyłem, bo ja dzięki temu zrobiłem sobie wokół siebie taką, że tak powiem, wiesz, finansową poduszkę. Zainwestowałem pieniądze, mam swoje biznesy, buduję halę pod Warszawą, lakiernictwo, blacharstwo i ściąganie aut z Ameryki. Tutaj będę działał z moim ziomkiem Piotrusiem, który też ma obok halę. Mam swoje biznesy, buduję i tak dalej. Mam jeszcze jakieś barbery, to różne rzeczy. W krypto się bawię, zainwestowałem te pieniądze i jak nie wydawałem. Bawiłem się w międzyczasie, oczywiście korzystałem z życia, ale mądrze, w miarę, uważam. I dzisiaj nie mam już tego, stary, co miałem kiedyś, że muszę, bo wiesz, musi się sam zgadać. Zrobiłem sobie, wydaje mi się, taką pozycję, że nie muszę już kupować i nie będzie już takiego czegoś, że wiesz, będę skakał komuś po głowie, czy wiesz. No bo też mam, i z wiekiem to idzie, i mądrzejesz, i doświadczenie łapiesz, że tak naprawdę też to, co ci ludzie będą mówić, to a będę... A gdybyś mógł cofnąć czas, to zmieniłbyś tą sytuację, zrobiłbyś inaczej? Nie, bo... Nie zrobiłbyś tego sprintu? Nie, wiesz dlaczego? Bo na tamten moment chciałem, żeby lepiej mi płacili. Na tamten moment wiedziałem, że to, co będę robił, będzie elektryzujące i polaryzować moją postać, co spowoduje, że będę miał większy hajs. Dzisiaj tak mówię
i czuję, bo jestem w innym miejscu, ale wtedy jeszcze tak nie byłem. To wiesz, w ogóle u mnie to był taki trochę taki dynamiczny dosyć przeskok, trochę mentalny w pewnych rzeczach. I też bardzo mocno zajęłem się robotą, nie mam życia swojego prywatnego. I z jednej strony się cieszę, bo nie mam czasu na głupoty. I też złapałem szansę, okazję i po prostu nie puszczam jej, nie? Bo za każdym razem właśnie w życiu miałem tak, że coś dobrze się działo i luzowałem, tu imprezka, tu się rozkojarzałem, okazja minęła. Druga, trzecia. Stary Bóg mi pod nos normalnie, chciałem powiedzieć talerz propozycji. Podsunął mi nieraz ten... Cały menu podsunął ci, różne talerze. I słuchaj, i nigdy nie umiałem dobrze z tego korzystać, a uważam, że trafiałem na dobrych ludzi i dobre sytuacje, z których naprawdę dzisiaj mogłem być już dawno ułożony. Ale to właśnie ta droga, która była, te błędy, popełnianie, wstawanie, upadek, góra, dół, to spowodowało właśnie tą drogę, gdzie ja się właśnie znalazłem. I czuję się dzisiaj potrzebny w chuj. Naprawdę, czuję się tak potrzebny, czuję, że robię wspaniałe rzeczy, czuję, że to mnie energetycznie ładuje, że ja stary potrafię nie spać 2-3 noce, bo dalej zdarza mi się nie spać, bo też mam stresy z różnego rodzaju i stary, to mnie motywuje, to mnie ładuje, nie mam siły, a nagle sobie myślę, dobra, jadę na tą budowę, jest zimną, stary, to zaraz będę, wiesz, odsucony, nie? Zaraz będę musiał to robić. No i po prostu lubię to robić, stary. Lubię czuć, że jestem ważny i przede wszystkim, że się rozwijam, bo w tym roku, ten rok, co będzie mocnym rokiem, takim rozwojowym, zarobkowym, bo tak to wszystko poukładałem, że tak będzie. I bardzo dużo przez te fundacje nauczyłem się, stary, wiesz. Dzisiaj sam buduję dom. Wiesz, ile to jest pieniędzy? Ile to jest zaoszczędzonych kosztów? Dzisiaj sam buduję halę. Ja ją praktycznie buduję z pomocą kogoś, a pierwszy raz uczę się szybko. Robię to, za co inni płacą, bo oszczędzam pieniądze. Patrzę na to, co jest, ile kosztuje. To nie jest tak, że żyję tak, wiesz, mocno rozrzutnie. Kiedyś tak żyłem, a można powiedzieć, że miałem mniej. Wiesz, dzisiaj mam więcej w zainwestowanych rzeczach, ale mniej cashu. I lepiej się czuję. I to też spowodowało, że liczę te pieniądze i to mnie nauczyło. I kolejna akcja, że życie, nie? Super, a znajdujesz w ogóle jeszcze czas na treningi, czy teraz ostatnie parę miesięcy? 3 miesiące miałem przerwę. Całkowicie wyłączone. 3 miesiące miałem przerwę właśnie z racji tego, że miałem normalnie jakiś problem z nadgarstkiem. Miałem roztrzaskany, dostałem zastrzyki, skleiło mi to. No ale miałem 3 miesiące przerwy od treningów i teraz zacząłem już trenować. I z tego słyszałem, że w marcu jest gala, to chętnie bym... To z kim najbardziej byś chciał się zobaczyć? Weźmy sobie tą trójkę. Tazi, no. Mahmud Muradow, Michał Pasternak. Kto jest dla ciebie numerem? Możemy ustawić w kolejności. Od pierwszego do ostatniego. Z kim najbardziej byś chciał się zmierzyć? Pierwsze miejsce, no to już nie musimy. Za którego najlepiej zapłacą. Ale nie, tak szczerze? Na początku mówię, a z Muradowem byłoby dobrze. Ale z drugiej strony, jak wygram z Muradowem, to już później musisz się z nimi bić, nie? Chyba Muradow może jeszcze poczeka, chociaż jak będą chcieli bardzo, to ja bardzo chętnie, bo dla mnie to wiesz, zostało mi z 2-3 lata bicia się, bo ja też nie będę się bił. Stary, mam tyle kontuzji różnych, że już też to trochę na siłę jest robione, ale jak miałem przerwę, to zgłodniałem znowu. I to jednak uzależnia, stary, ci powiem, że... Chcesz być znowu, czuć, być potrzebny. Chcesz dać te wyjście. No pewnie, pewnie. I też adrenalina, prawda, samego wyjścia do walki. No i siano, no ale tak naprawdę, no to chcesz gdzieś znowu się fajnie pokazać, chcesz znowu pokazać to, co nauczyłeś się przez ten czas i znowu rywalizacja stara jest, nie? No i co? I to na początku miałem tak, że chciałbym z tym Muradowem, ale tak stary, coraz bardziej mi się, coraz bliżej mi jest do Taziego, żeby z nim zawalczyć. Jakby nie patrzeć, Tazi jest teraz w tym roku w ogóle jest niepokonany, pas króla. Więc zabrałbym mu wszystko to, co zrobił przez ten czas. Wydaje mi się, że nie miał takiego sprawdzianu, stary, wiesz, ja walczyłem naprawdę z mocnymi zawodnikami, wiesz, no Pasternak, ja z Denisem walczyłem, z Normanem walczyłem, z Alberto miałem dwie walki, z którym on nie chciał się bić nawet chociażby. Bo jest kawał konia i tak dalej. Walczył z AJ-em, ale AJ to jest gość, który zajmuje się sportami sylwetkowymi, nie walkami. A on podejrzewał, że w ogóle nie trenuje, tylko do walki. Gdzieś tam złapał kilka treningów i po prostu szedł na muckę. Ma korpus rozbudowany wszystko mięśniowo, dosyć wydolny i wytrzymały i charakterny też. Tak jest, jak na taką muskulaturę, no to jest tak, niesamowicie tak, bo on jest wydolny. Genetycznym mutantem poniekąd. No umówmy się, łapy, kurwa, duże, tu wszystko na miejscu. On, gdyby nie genetyka, to też by nie wyglądał przy pracy, którą wkłada.
tak, jak wygląda. No, przysposobienie genetyczne jest bardzo ważne. No i to mu na pewno pozwala dać takie widowisko Stazim, który nie ma uderzenia nokautującego, nie bije mocno, ale bije częstotliwością, z dużą częstotliwością, bije lekko i taktycznie. Ale też... jeszcze coś was z Stazim łączy, bo Stazim też przed ostatnią walką poszedł melanż, bo to niezły, no. więc no to mógłby być taki pojedynek dwóch takich, że tak powiem, mocnych zawodników, którzy już tak... Wszędzie, tego... że na każdej płaszczyźnie się radzą. Na każdej płaszczyźnie mogliście sobie dokładnie porywalizować. A może jeszcze do tego taki dodatkowy content, może jakieś właśnie lufa pytanie przed walką? Nie, przy każdą rundzie set. może by nie walce, bo by was mogli nie dopuścić, z tego co wiemy. Często badania alkomatem przed galą są, więc lepiej może bezpiecznie z tydzień przed. Nie, no, ale tak naprawdę, wiesz, no ja tak samo robiłem jak Tazi i... To, co zrobił, no, naprawdę też zasługuje na szacunek. Wygrał z moim bratem, który no, miał długą przerwę. On, wiesz, Tazi to jest gość, który trenował, umówmy się, już długi czas. Nawet przed freakami miał zawodową walkę. Miał zawodową walkę. Piotrek jest gościem, który, tak jak ja wszedł te freaki, ale jak ja miałem chyba 8 walk, to Piotrek dopiero drugą toczył, bo cały czas miał kontuzję, wiesz, nie trenował. Też mi ciężko się na to patrzyło, ale widzisz, wyszedł, zawalczył za dymą, wygrał zawodowcem, Tańcule też pokonał. Trzecia walka, bije go do 8 minuty, no bo go bił, no umówmy się. Ten Tazi też już słaniał się, sam mówił. Ale był mądrzejszy, doświadczenie, no to doświadczenie, które nabywasz, to nie ma tak, że musisz przebyć tą drogę, no bo inaczej nie zrozumiesz pewnych schematów, tak jak ja biję się z Normanem i zamiast spokojnie sobie stanąć w pierwszej rundzie, a dopiero w drugiej rundzie zacząłem jeszcze bardziej chodzić, to zamiast sobie uspokoić się, stać i czekać na niego, dlaczego ja mam iść i robić presję, a już miałem takie stłumgowe, nie, bo to będzie wyglądać chyba, że trochę się boję, trochę za nudna jest ta walka i już sam presję, zamiast sobie poczekać, chodź sam, masz dystans. I on wykorzystywał to mój właśnie brak doświadczenia i na tym doświadczeniu jechał. Tak samo pojechał Tazi, nie? Który mądrze zawalczył, bo wiedział, że to trzeba przetrwać, a nie wygrać. I gdyby były rundy trzyrundowe, to Piotrek w tamtym momencie już, bo uważam, że teraz jeszcze większy progres zrobi, bo siłą No bo ten ich pojedynek, przypomnijmy, był bez podziału, bez, no, jedna 15 minut, bez nielimitowana runda. To, i to jest w MMA, w boksie jeszcze to jest inaczej. I inaczej by było, a tu szarpanie, wstaniesz, powstań, kurwa, 15 minut, to jest wyczerpujące. I jeszcze jesteś gościem, który tak naprawdę jest trzeci raz na gali. Mhm. No bo on stoczył te 2-3 walki na jednej gali w sumie, nie? Więc nie można liczyć jako kilka walk, bo to było 5-minutowe, jedne pojedynki. No i bił go, gdyby był mądrzejszy trochę, myślał więcej w walce, a co mówię, wynika z doświadczenia, no to by wygrał, więc... Chciałbym też, żeby na pewno on rewanż z nim wziął i w MMA w pełnym i wtedy zobaczymy w ogóle. A twój brat w ogóle planuje powrót też do porządku przyszłego roku? Tak, no tak. My już zaczęliśmy trenować od rdzewiami się, więc zaczynamy już wchodzić w te treningi. No i stary, no i czuję, że naprawdę ten rok będzie mocnym rokiem. Ja to już też musi Wojewódzkiego powiedzieć. A może właśnie wasz pojedynek... Twój i Piotra właśnie z bratem się mało, bo jak teraz freak fighty troszeczkę zmienić, przechodzą pewną metamorfozę, no i wchodzą te pojedynki dwóch na jednego, ja no to czemu nie dwóch na dwóch? Ja też bym chciał takie coś, tylko teraz wiesz, nie wiem, albo czy... na przykład na Denisa Załeckiego i jego ojca. Też rodzinne też. Pojedynki. No raczej tata Ferrariego i Ferrari, no to jednak za niska kategoria wagowa, tak. Bo to też fajne też, duo. Też są, tylko już wiesz, patrząc na przykład na... Boże, przepraszam. Na walkę dwóch na dwóch, to my już przymierzaliśmy się od długiego czasu właśnie i właśnie z Alberto i z tym, ale wydaje mi się, że to dla nich nie jest tak opłacalne, żeby opłacić czterech zawodników, to nie małymi garzami na jeden pojedynek. Rozumiesz? Mm-hmm. I nie wiem, czy mi to się kalkuje, a ja za przykład walkę dwóch na dwóch, no nie wziąłbym mało. Tym bardziej, jak miałbym walczyć z Denisem drugi raz, większym ode mnie chłopem, którym już walczyłem, ale jego ojcem, który też we freakach ma już sporo pojedynku, jest też mocnym zawodnikiem, nie wziąłbym małych pieniędzy. Mm-hmm. Po co mi się bić i dawać komuś bardziej zarobić i myśleć o federacji mam, a nie o sobie? Wiesz, gdzie wiem, że jakby federacja miała wybór, to od razu by mnie odpaliła. Bo taka jest prawda, tam się też liczy hajs, nie ma co, tu nie ma kumpli. Nie ma kumpli, jest tylko siano i tak dalej. Dlatego dzisiaj też tak mam, wiesz, takie mam swoje, że tak powiem, swój ogródek, swoją taką bezpieczną pozycję, że
nie będę już awantur robił, stary, nie chcę mi się tego robić. I nawet jak będzie ktoś skakał, to niech sobie skacze, niech sobie gada. Tazi jest świeżym, tak naprawdę, wiesz, freakfighterem, więc na pewno będzie chciał tutaj skakać do ryja, pokazywać, jak obrósł w piórka, ale niech to robi, to nie robi w ogóle na mnie wrażenia. Ja na pewno nie będę już siły błazna robił, nie, w tych federacjach. Jasne, jeszcze jedno pytanie, bo ty jako jeden z niewielu zawodników byłeś przymierzany do takiej zawodowej, stricte zawodowej kariery. Niedawno swój zawodowy pojedynek stoczył Denis Labryga. Czy ty widziałeś ten pojedynek i co w ogóle sądzisz o, też między innymi o doborze rywala? Czy ty nie uważasz, że no jednak ten rywal no, nie był odpowiednio dobrany? Tak. I czy ty na przykład, jeżeli przyszedłbyś do zawodowego sportu, czy chciałbyś sobie tak budować karierę? Czy wolałbyś się tak mocne wyzwania od samego początku? Chociażby patrząc na to, że no, już jakąś tam karierę w tych free fightach tak zrobiłeś, wiadomo, że to nie jest to samo, ale... Mordo, jak ja patrząc na siebie, jak chcę walczyć z Muradowem, który jest bardzo mocnym zawodnikiem i takie walki mi tylko jakby sprawiają jakąś tam radość i taką ekscytację, no to nie wyobrażam sobie przejść do zawodowstwa i mieć takiego górka. I wydaje mi się, że Denis też jest zły na to poniekąd, kogo mu dali. I było to widać, jak on nawet z nim walczył, że on chyba w trakcie, tak, ja tak czuję, że on był w trakcie już w tej walce, że wie jak to... Tak, jego, bo widać, że patrzył na sędziego, ta, po prostu, żeby ta, to w końcu przerwał. Że wie, że to kurwa jest lipa i że trochę tak na mukę za to, że wziął takiego zawodnika, ale ja uważam, że Denis ma papierna zawodnika i że taki falstart trochę zaliczony jakby nie skreśli tego jego dalszej kariery. Inaczej. Ja lubię takich zawodników, stary. Ja na przykład lubię Denisa Załęckiego oglądać, bo on jest dynamiczny, jest silny i gdyby on miał trochę zdrowszą głowę wtedy to, i by pociągnął to dobrze, to ja wiem, że były dużo lepsze walki no, i byłaby inna opinia o nim. I Denis Labryga to też jest taki, wiesz, ulicznik, który ma taką fajną, wiesz, postawę w walce. Jest ciekawy, nie? Więc ja jestem bardzo ciekawy jego drogi i jestem ciekawy, jak będą wyglądać właśnie walki z mocnymi zawodnikami, no bo wiesz, ale z Mindą się bił i też wygrał dobrą walkę. Ja uważam, że w ogóle fajnym pomysłem byłoby teraz ich zestawienie ze sobą w MMA. No, myślę, że jeszcze że Minda mógłby przeważyć go w MMA jeszcze, bo to MMA to jest... Tak, to znaczy wiadomo, że na pewno ma o wiele większe doświadczenie, no, ale sam wiesz, jak to jest w walce. Nieraz no w walce, po prostu jeden dynamiczny skręt w parterze i możesz sygnąć. Tak, wiesz, zresztą, on na Fivatorze miał bardzo fajne walki, toczył też je w parterze. No, też tam były sytuacje, gdzie był zagrożony poddaniami, też on wyciągał poddania. Nie spoko. Ma takiego słabego parteru, gdyby się teraz do tego, tak, że tak powiem, przyłożył tak bardziej, no to myślę, ja zawsze poradzić. Czekam na jego walki, no bo ja lubię tą ciężką w ogóle, wiesz, jak ktoś jest jeszcze dynamiczny, on jest jeszcze też dynamiczny, to fajnie się ogląda, no ale na pewno... Na pewno słabo to wygląda. A ty w ogóle miałeś jakieś takie poważne propozycje od sportowych organizacji? Bo wiem, że gdzieś tam bodajże, nie chcę teraz... KSW? Nie wiem, czy to nie matchmaker KSW wypowiadał się, że ty miałbyś papiery na to. Czy były jakieś poważne w ogóle rozmowy z jakimiś sportowymi federacjami, czy tylko po prostu jakby, takie była, medialne szumy? Jakby była ten Epic, nie, co robili i byłaby walka z K1 z kimś z fajnym w KSW i by dostał propozycję, to razem poszedł. Bo dla mnie to jest, wiesz, kolejne fajne wyzwanie i zapisanie się gdzieś tam w swojej historii i opowiadanie dzieciom i znajomym, że zobaczcie, miałem taką fajną karierę, na luzie to robiłem, nie napinałem się, dostałem tu propozycję, zawalczyłem z takimi zawodnikami i wziąłbym od razu. Ale z tego, co słyszałem, przymierzali chyba, wiesz, kogo? Pasza. Tylko okay, gdzieś okay. Mi się między uszy gdzieś przyleciało, że Paszę chyba chcieli przymierzać do tego. No ale z Paszą wygrał Dubiel, więc na pewno to już nie było sensu. Zastopowało jego. Tak, tak. No, jego sportową karierę. No, ale Pasza dobry człowiek, ogólnie fajny. I co? I stary, no chciałbym, wiesz co, nie lubię być też fałszywie skromny, aczkolwiek uważam, że mam dużo zapasu tego, gdzieś tam możliwości tego, co mógłbym jeszcze dać. Bo nigdy w życiu nie miałem tak, że ja rok przetrenowałem ciągiem. Nie? Ja widzisz, nawet teraz umiałem, chciałem trenować po walce od razu i tak zrobić sobie progres, po prostu zobaczyć, na co mnie stać, stary, jak będę trenował ciągiem, bo tylko do walk zawsze trenuję. No i stary, już chciałem to zrobić, no i kontuzja. I wiesz, to tak jak mówię, jak chcesz rozśmieszyć Boga, to opowiedz mu o swoich planach. I 3 miesiące przerwy, ale teraz może się uda ciągiem, chociaż już się nie napinam. Teraz mi się uda do Tajlandii pierwszy raz wyjechać, co jest moim właśnie takim marzeniem i chcę tam potrenować. I chcę w ogóle, już nie mam ciśnienia, tak, mam być szczery.
Że... A ile tak na co dzień ważysz w tej chwili? 95. A, bo właśnie zastanawiam się, czy ty na przykład mógłbyś się zmierzyć z Denisem Dobrygą, a to jednak jest bardzo duża różnica, chyba ja 130 kg. Ja już tak i z Denisem nawet, z Załęckim i tak nie chcę się bić już dużymi, wiesz? Bo dlaczego? Bo naprawdę tacy mogą ci zrobić krzywdę, te ciosy już ważą, to nie jest, ja jestem chudokościsty. Mhm. I to nie jest tak, że jak się kogokolwiek obawiam, bo byłaby ulica, to byś się napierdalał do śmierci i życie. Tylko jak nie ma takiej potrzeby i mogę zarobić z kimś innym te same pieniądze, to po co pchać się w niebezpieczeństwo? To jest, uważam, dużo większe zagrożenie niż walka w mojej kategorii. Nie? No i wiesz, ja nie wiążę z tego taką już przyszłością, żebym chodził później z nosem. Jakby wiatr w tamtą stronę wiały, no, i tak już mam połamany kilka razy. No. I jak skończę, to są wszystko porobię, więc wolałbym przez słomkę nie jeść też. Chociaż wiadomo, że też w moim kategorii może się takie coś zdarzyć, no ale tu masz dużo większe jednak. Wiesz, możliwość taką. No jasne. Jeszcze na zakończenie chciałbym zapytać, jak twoja kariera muzyczna, bo też bardzo mocno działałeś jeszcze przed swoim zniknięciem z Pink Fightów i na pewno twój największy fan Michał Pasternak czeka na nowe kawałki w twoim wykonaniu, więc może jakieś teraz przedpremierowe to jakieś zapowiedź jakiegoś nowego utworu, czy to poszło na razie w odstawkę wszystko? Nie, to stary, to tak się gada, nie? Ale to też mnie to kosztowało dużo pieniędzy, a jakiegoś pieniędzy z tego nie było, robiłem to po prostu z pasji, czysto z pasji, nie? To nie jest tak, że ja nagle chciałem być piosenkarzem i tak dalej, bo ja po prostu robię rzeczy, które, jak to mówił, że są rzeczy, które warto i się nie opłaca. I jest taki gość, który o tym fajnie mówił. Są rzeczy, które warto, się nie opłaca, są rzeczy, które nie warto, ale się opłaca. I jest jakiś taki, już zapomniałem. Myślę, że wpiszcie w komentarzu, kto zna ten cytat. Będziecie wiedzieć. Ja wiem, o czym chciałbym powiedzieć, ale jestem już na tyle zmęczony, że nie mam w stanie jak się skupić, żeby to logicznie powiedzieć. Ale to jest ta z tych rzeczy, których nie warto było, jeżeli chodzi, nie opłacało. O, opłaca się, które się opłaca. Nie warto, ale się opłaca. Nie opłacało się do końca z tego, mimo to, że miałem jakieś 2-3 koncerty, jakieś coś tutaj zrobiłem, to zainwestowane pieniądze były dużo większe i uważam, że było warto dlatego, że spełniłem swoje jakieś marzenie, nie? I dowiedziałem się tego, że jak będę miał chwilę wolnego, to będę dalej chciał to robić, będę chciał się szkolić i żeby jak najlepiej to robić, ale dla siebie. Dla siebie nie dlatego, że mam marzenie o tym, żeby zostać piosenkarzem. Kiedyś, jak byłem młodym chłopakiem siedzącym w domu dziecka, zamykającym oczy, to miałem tak, że chciałbym być jak Cristiano Ronaldo, a jak nie, to bym chciał zostać piosenkarzem na dużej scenie, bo to mnie kręci, nie? I czułem, że mogłbym do tego być stworzony, ale wiedziałem, że nie umiem śpiewać. Po prostu jesteś skazany na sukces. Cokolwiek robisz, ci to wychodzi. No panie i panowie. Ale no jakoś nie wychodzi to. Ale jakby jesteś cały czas na szczycie, jakby nie patrzeć popularności. Panie i panowie, to był Paweł Tybulski. Dziękuję ci. My już się z wami żegnamy. Zostawcie dzwoneczek, subskrypcję na kanale. A oczywiście. Ty kiedy walka? A ja ogłoszona już jest w styczniu. Ale ja z Kustiuszem. Dokładnie. Ale w Prime. W Prime. No nie wiem kiedy w Fejmie. Mam nadzieję, że niedługo telefon. Ale Norman! Niedługo telefon się dodzwoni. Mam nadzieję, no ten rewanż już jest obiecany. To bym zobaczył. My mieliśmy walkę w KSW, gdzie obaj leżeliśmy na noszach porozbijani i on mi obiecał wtedy rewanż, to nawet, mam to nawet nagrane. No i to teraz się pała nie wywiązała, brzydko mówiąc, przepraszam, pałka, więc czekam aż... W MMA normalnie? Norman Parr w końcu Dawid robi cały rewanż. Oczywiście, bo jeszcze w Free Fightach nie miałem walki w MMA. No właśnie, nie? Więc fajnie by było, ale to w następnym odcinku na kanale Sixpack TV, jeżeli chcecie wiedzieć więcej, co się wydarzy z naszymi walkami, obserwujcie Pawła na Instagramie, obserwujcie profil braci, budują. Trzymajcie się i miłego wieczora. Piąteczka.